Nielegalnie składowane i na dodatek bardzo niebezpieczne odpady to prawdziwa plaga. Do długiej listy takich miejsc dołączyły właśnie te w małopolskim Wolbromiu i śląskim Toszku. W miejscowości niedaleko Gliwic policjanci ujawnili kilkanaście tysięcy ton odpadów tylko na jednej nieruchomości. Odpady były zakopane pod ziemią. Paweł Jędrusik. Policjanci z Częstochowy najpierw ujawnili cztery naczepy z pojemnikami typu Mauser, w których były niebezpieczne substancje, w miejscowości Wolbrom w Małopolsce. Niedługo później policjanci odkryli kolejne składowisko, tym razem w Toszku, w powiecie gliwickim. Tam pod ziemią znajdowało się kilkanaście tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Na głębokości kilkunastu metrów policjanci przy pomocy specjalnego sprzętu natknęli się na odpady komunalne, jak również mauzery i beczki, które rozszczelniły się, na skutek czego ta niebezpieczna ciecz i płyn przedostał się do gruntu. Obecni na miejscu inspektorzy z Inspektoratu Głównego Ochrony Środowiska z Warszawy, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Katowic pobrali próbki do badań. Ze wstępnych badań wynika, że są to substancje szkodliwe, ale na pełną ekspertyzę trzeba będzie jeszcze poczekać. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach.